Szanowni Państwo, Marcin Zaręba, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Mam przyjemność Państwa zaprosić do lektury najnowszego numeru Newsweek Historia. W marcowym numerze mamy szereg bardzo interesujących artykułów. Jeden jest poświęcony seksowi i Hieronimowi Boschowi, słynnemu malarzowi końca XV i początku XVI wieku. Interpretujemy na nowo jego obrazy. W numerze także znajdują się wezwania produkcyjne kobiet z okresu stalinowskiego. W latach 60. kobiety dostawały mydełka i rajstopy, a mężczyźni spoceni biegali po goździki. W okresie wcześniejszym, w latach 50. kobiety musiały składać zobowiązania produkcyjne. Na przykład kobiety z koło gospodyń wiejskich miały obowiązek zakładać stada kur. Ale numer poświęcony jest wydarzeniom marca 1968 roku. Dlaczego Władysław Gomułka powiedział o piątej kolumnie w czerwcu 1967? Powiedział wówczas, że w Polsce jest piąta kolumna składająca się z Żydów. Rozpoczęła się kampania antysemicka, która wybuchła wielkim płomieniem w marcu 1968. Okazuje się, że Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czytał prywatną korespondencję. Korespondencję Żydów w Izraelu wysyłaną do Polski i polskich Żydów wysłaną do Izraela czy do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że polscy Żydzi poparli Izrael w wojnie z państwami arabskimi, która wybuchła w czerwcu 1937. Gomułka zinterpretował to jako akt wrogi wobec socjalistycznej Polski, ponieważ autorzy tych listów poparli Izrael. Nie było tam nic antypolskiego, niemniej odebrał to tak, czy przedstawił, zinterpretował to tak, jakby w Polsce działała wroga, antypolska, antysocjalistyczna, żydowska piąta kolumna. Ponadto dołączamy do tego numeru sensację XX wieku Bogusława Bołaszańskiego.